Zapomniałem pytania. Jak progresywiści powinni reagować na populistyczne narracje? Z udziałem doktora Izraela Butlera, Civil Liberties Union for Europe. Doktor Izrael Butler, analityk polityczny. To nie działa, kiedy staramy się przekonać ludzi, że są w błędzie za pomocą faktów i wiedzy. Prawda nas nie wyzwoli, ale tkwimy w przekonaniu, iż wyjawienie ludziom prawdy sprawi, że zmienią zdanie. Podejmujemy decyzje bazując na wyznawanych wartościach. Ale by te decyzje uzasadnić, próbujemy znaleźć racjonalne wytłumaczenie. Shalom Schwartz w swych licznych pracach opracował model wartości. Shalom Schwartz, psycholog społeczny. Na podstawie swoich badań wyróżnił 60 zapisanych w mózgu odrębnych wartości, które można podzielić na 4 kategorie. Kategoria nazwana miłością bliźniego zawiera w sobie przyjaźń, miłość, solidarność. Kolejna kategoria to otwartość na zmiany. Są w niej zachwyt, odkrywanie, kreatywność, wolność, które odpowiadają progresywnej postawie. Kolejne dwie kategorie to wartości autorytarne. W pierwszej jest konformizm, tradycja, bezpieczeństwo, wartości radykalnych tradycjonalistów. W drugiej władza, autorytet i status społeczny, charakterystyczne dla postaw nieegalitarnych. Narracja populistycznych przywódców autorytarnych skupia się na zagrożeniach wobec bezpieczeństwa, kultury i stabilności ekonomicznej. Uderza więc w wartości istotne dla autorytarystów. Działa też na osoby o postawach nieegalitarnych, bo mówi o ludziach, którzy odbiorą nam nasze zasoby i grupach mniejszościowych, które awansują społecznie. Im częściej powtarzane są przekazy, które uderzają w wartości, tym silniejsze stają się powiązane z nimi sieci neuronów. Ponieważ progresywiści myślą racjonalnie, odpowiadają bezpośrednio na tego typu narracje. Przez to wzmacniają nieodpowiednie kategorie wartości. Podam przykład. Kryzys migracyjny. Migranci to terroryści. Przyjeżdżają masowo i zagrażają naszej kulturze. Jak na to odpowiadają? Nie ma kryzysu migracyjnego. Nie ma związku między migracjami a terroryzmem. Liczba migrujących do Europy spadła i nie zagrażają oni naszej kulturze. Progresywiści powtarzają zatem zwroty, których używają autorytaryści. W ten sposób wzmacniają wartości autorytarne. Strzelają więc sobie w kolano. Obalanie mitów poprzez podawanie faktów nie działa. Trzeba znaleźć progresywną narrację, aby uaktywnić progresywne wartości. Postawę miłości bliźniego i otwartości na zmiany. Przykład takiej narracji to: migranci wzbogacają nasz naród. Są tutaj, by wnieść coś od siebie. Ten mężczyzna jest ojcem, ta kobieta jest matką, dziecko czyjąś siostrą. Są tacy jak my. Ona nie lubi kapusty. Ty też. On słucha One Direction. Ty też. To pokazuje ludziom, że jest nadzieja. Pobudza do solidarności, troski o innych, empatii. To zupełnie inna narracja niż zaprzeczenie stereotypowi, że migranci stanowią zagrożenie. Co myślisz? W jaki sposób powinniśmy kształtować debatę o migrantach? Dowiedz się więcej z naszych darmowych materiałów.